Cześć! W tym odcinku coś dla tych, którzy zmieniają telefon z iPhone'a na Androida, a mianowicie jak przenieść kontakty. Zapraszam. Na początek wykonamy kilka czynności na komputerze. Zacznijmy od zalogowania się na konto iCloud. Wchodzimy na stronę iCloud.com. Logujemy się. Jeśli będzie trzeba wpisać kod, przepisz go z telefonu. Wybieramy kontakty. Następnie zaznaczamy je wszystkie i wybieramy opcję Eksportuj wizytówkę V-Card. Wygeneruje się plik z kontaktami, który zapisujemy na przykład na pulpicie. Otwieramy stronę gmail.com i logujemy się na swoje konto. W menu z lewej strony wybieramy Kontakty, następnie Więcej, Importuj i z listy dostępnych opcji wybieramy plik CSV lub V-Card. Wybieramy teraz opcję Przejdź do starej wersji serwisu. Klikamy Importuj kontakty i wskazujemy plik z kontaktami, który przed chwilą zapisaliśmy na pulpicie. Gotowe! Co dalej? Teraz nie pozostaje nic innego, jak zsynchronizować nasze kontakty z telefonem. Przechodzimy do ustawień. Dodajemy konto Google, na które przenieśliśmy kontakty. I włączamy ich synchronizację. Wychodzimy z ustawień, wchodzimy do kontaktów i proszę, wszystkie kontakty mamy już widoczne. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.